internecie pojawiły się informacje o możliwych powikłaniach spowodowanych szczepionką na COVID-19, powikłaniach u pacjentów, którzy mieli zabiegi medycyny estetycznej w postaci stanu zapalnego obrzęku w miejscu, w którym mieli podane wypełniacze. Żeby zweryfikować te informacje, moim Państwa gościem będzie dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz prezes Unii Medycyny Estetycznej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Doktorze, zweryfikujmy, czy te informacje to jest prawda, czy rzeczywiście jedna ze szczepionek powoduje takie reakcje u pacjentów? Tak, jest to prawda, że pojawiły się doniesienia, początkowo były to takie doniesienia bazujące na doniesieniach, nazwijmy, medialnych, ale okazuje się, że za tym stoi również oświadczenie FDA, które i w tych oświadczeniach mówi się o kilku przypadkach pojawienia się obrzęku w miejscach podania implantacji kwasu hialuronowego u pacjentów, którzy byli poddani szczepieniu przy użyciu szczepionki Moderna. Doktorze, czy chodzi tu tylko i wyłącznie o kwas hialuronowy, czy stałe wypełniacze, czy inne preparaty, które są używane do wypełnień, również powodowały takie reakcje? Danych, które posiadam, chodzi o kwas hialuronowy, przy czym tych przypadków było trzy opisane. Pacjentów, którzy byli poddani tym trzeciej fazie badań szczepionki, było 30 tysięcy, przy czym nie było wyszczególnione, ilu z tych 30 tysięcy miało wcześniej zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego czy jakimkolwiek innym wypełniaczem. I w przypadku dwóch pacjentów możemy mówić o tym, że był to kwas hialuronowy. W przypadku jednego są pewne wątpliwości, ale najprawdopodobniej był to kwas hialuronowy. Czy należy się obawiać tego powikłania? Bo takie informacje wywołały niemałą panikę, muszę przyznać. Każda informacja, która pokazuje, że może pojawić się problem natury, pojawi się powikłanie po zabiegach z użyciem szczepionki, jest na pewno informacją istotną. Mogę uspokoić, że te powikłania, które miały miejsce, dotyczyły w dwóch przypadkach okolicy jarzmowo-szczękowej, w jednym przypadku ust, i okres podania preparatu był od mniej niż jednego miesiąca, w jednym przypadku około 6 miesięcy i w trzecim przypadku nie było to jasno określone. Po podaniu szczepionki Moderna w okresie 1-2 dni pojawiły się obrzęk w okolicy, w której był wstrzyknięty kwas hialuronowy. Ten obrzęk udało się bez żadnych następstw w przeciągu kilku dni terapii przeciwzapalnej przy użyciu sterydów i antyhistaminowej w ogóle, że tak powiem, zniwelować i powikłań żadnych już potem nie było. Tak to wygląda z punktu widzenia informacji, jakie na dzień dzisiejszy posiadam. Można by powiedzieć, że te trzy osoby na 30 tysięcy, gdybyśmy nawet brali statystyki amerykańskie, to nie jest za dużo. Tym bardziej, że te powikłania miały charakter czasowy i bez żadnych następstw uległy wyciszeniu, wyleczeniu. A czy możemy spodziewać się rekomendacji od strony Towarzystw Medycyny Estetycznej, rekomendacji konkretnej szczepionki, która byłaby w pewnym sensie bezpieczniejsza? Tego bym się raczej nie spodziewał, ponieważ byśmy weszli w tak w kompetencje nie nasze. Natomiast możemy się spodziewać, i już mamy, oświadczenie naszego towarzystwa, czyli Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, które bazuje na wcześniej wydanym, dwa dni wcześniej, oświadczeniu włoskich towarzystw medycyny estetycznej, które jasno się mówi na temat przyczyn tego, co się wydarzyło, na temat sposobu terapii tych powikłań i na temat zachowań, jakie powinny cechować kolegów zajmujących się medycyną estetyczną w stosunku do osób, które będą się poddawały szczepieniu lub były już poddane szczepieniu przy użyciu szczepionki Moderna. Tu nie ma rozróżnienia między Pfizer i Moderna. To, o czym mówię, dotyczyło szczepionki Moderna. Przy czym z tego, co wiem, szczepionka tak jedna, jak druga, one są
dosyć podobne, jeżeli chodzi o ten główny składnik, który ma mieć działanie to właśnie wywołujące powstanie odporności. Jeżeli pani pozwoli, chciałbym dwa słowa powiedzieć, jak się wyjaśnia to, co się wydarzyło. Każda szczepionka powoduje w cudzysłowie wzburzenie stanu immunologicznego organizmu. U pacjentów, którzy są wrażliwi, pacjentów w sposób niespecyficzny często reagują na preparaty typu kwas hialuronowy, a to się zdarza, podanie tej szczepionki, czyli stymulacja układu odpornościowego, może w konsekwencji powodować pojawienie się tych objawów, takich jak obrzęk czy stan zapalny w miejscu podania. Były doniesienia już wcześniej, które pokazywały, mówiło o istnieniu zespołu, który nazywa się ASIA. To jest syndrom zapalny powstały na skutek wzburzenia, nie znajduję lepszego słowa w tym momencie, układu odpornościowego. Które nie miały wtedy związku ze szczepionką. Jeszcze tu jeden fakt, bo chyba bym zapomniał. U jednego z pacjentów, tych z trzech, o których wcześniej mówiłem, wystąpiły dosyć podobne objawy po szczepieniu szczepionką przeciwgrypową. Czyli widzimy wyraźnie, że tutaj ta reakcja organizmu na szczepionkę nie dotyczy tylko w tym wypadku szczepionki anty-COVID, ale również dotyczyła innych szczepionek. I w związku z tym podjęliśmy jako towarzystwo działania mające na celu poinformowanie opinii publicznej o tym fakcie i również korzystając ze współpracy włoskich towarzystw medycyny estetycznej mamy już oświadczenie, które mówi o tym fakcie i które w sposób jasny i wyraźny akcentuje czy podkreśla fakt. Szczepienie jest najważniejsze i w żaden sposób nie może być ktoś, kto ma już podany wcześniej kwas hialuronowy, jakiś implant kwasu hialuronowego, obawiać się następstw wynikających z tego faktu. Jeżeli coś takiego się pojawi, jest to stosunkowo łatwe dla lekarza do wyleczenia, do przeciwdziałania. Daliśmy też kilka zaleceń dla lekarzy, którzy pracują w tym okresie. Jeżeli Państwo i Pani jesteście ciekawi, mogę te zalecenia przedstawić. Oczywiście, doktorze, czy właśnie dlatego moje następne pytanie, czy lekarze wykonujący zabiegi estetyczne dostaną od towarzystwa konkretny wzór zgody czy pisma, jakie powinni przekazać pacjentowi przed wykonaniem zabiegu? Tak, ta zgoda jest taka sama jak do tej pory, tylko dołożyliśmy coś, co u niektórych kolegów to już istniało. Punkt, w którym mówi się o reakcjach na wcześniejszych, na jakieś szczepionki, na sytuacje, w których układ immunologiczny był brany pod uwagę. Po pierwsze, uspokajamy pacjentów, że nie ma przeciwwskazań do szczepienia u osób, które mają wcześniej już podany kwas hialuronowy. W sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do nas w celu poddania się zabiegowi z użyciem kwasu hialuronowego, czy ewentualnie innych implantów, bo to chyba nie dotyczy tylko kwasu hialuronowego, dotyczy to może także sytuacji w przypadku protez piersiowych, czy jakichkolwiek innych protez. No to cała chirurgia plastyczna jeszcze w to wchodzi przecież, to nie jest tylko medycyna estetyczna. Wszystkie te implanty, one są dobrze tolerowane przez organizm najczęściej, ale one nie są obojętne dla organizmu. Więc jeżeli taka osoba zgłasza się do nas i jeżeli ma być poddana szczepieniu, odkładamy zabieg z użyciem wypełniaczy czy jakikolwiek inny na przynajmniej miesiąc od ostatniej dawki szczepienia. Tak przyjęliśmy, że ten miesiąc wydaje się być takim okresem bezpiecznym. Doktorze, czy osoby, które mają taką zbytnią reakcję organizmu na wypełniacze, są pacjenci, którzy wykazują po zabiegu mocniejszy obrzęk niż inni? Czy oni mogą gdzieś w domyśle spodziewać się, że wystąpi u nich podobna reakcja po szczepieniu?
Wydaje mi się, że jest to możliwe. Ten przykład z tym pacjentem, który miał reakcję na wcześniejszą szczepionkę przeciwgrypową, ale myślę, że nie jest to nic takiego, co powinno w jakikolwiek sposób zniechęcać albo powodować odłożenie poddania się szczepieniu antycovid. Jak wspomniałem, terapia sterydowa i antyhistaminowa daje dobry efekt w ciągu kilku dni. Te wszystkie objawy, które miały wystąpiły u tych pacjentów, uległy uspokojeniu. Więc myślę, że to jest dosyć istotne. Przy czym najważniejsze jest szczepienie, podkreślam. To prawda. Ewentualnie po zabiegu szczepienia, nawet jak minie ten okres miesiąca czy więcej, to i u pacjentów z taką tendencją w wywiadzie do takich niespecyficznych reakcji na kwas hialuronowy czy na inne substancje, trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. No i przede wszystkim informować pacjenta. Bo najgorsze, co się może zdarzyć, to jest pacjent niedoinformowany albo plotka, która by poszła w świat, mówiąca o konflikcie pomiędzy zabiegami niektórymi medycyny estetycznej a szczepionką. Szczepienie jest najważniejsze. Objawy uboczne, które się pojawiły, są objawami dosyć, można by powiedzieć, nietrudnymi w terapii i każdy lekarz by sobie doskonale z tym poradził. I będą nasi koledzy mieli przykłady, jak wprowadzić do swojej historii pacjenta pytania dotyczące szczepień, reakcji na szczepienia, czy sytuacji, w których dochodzi do takiej reakcji niespecyficznej na niektóre zabiegi. Doktorze, jak mówimy już o plotkach, to na forach możemy wyczytać wymianę informacji pomiędzy pacjentami, pacjentkami i tam uspokajają się w taki sposób, mówiąc, że miałam zabieg hialuronidazy, który uznawany jest przez pacjentów za taki najbardziej niebezpieczny czy straszny w medycynie estetycznej. Nic mi po tym zabiegu nie było, więc pewnie to szczepienie też jakoś przejdzie. Czy to jest słuszna droga myślenia? Nie ma żadnego związku. Zabieg z hialuronidazą jest zabiegiem generalnie bezpiecznym w odpowiednich rękach. Że zdarzały się przypadki wstrząsu nawet, były to przypadki stosunkowo rzadkie z tego co wiem i lekarz w przypadku każdej interwencji, każdego leku może czegoś takiego się spodziewać. Nie ma związku moim zdaniem pomiędzy hialuronidazą a reakcją na szczepionkę u osób, które posiadają, mają kwas hialuronowy w swoim ciele. Tu nie widzę związku. Pacjentów trzeba uspokoić, że jest to sprawa generalnie stosunkowo, nie chciałbym używać tego słowa błaha, ale jest to stosunkowo prosta dla lekarza, który sobie z tym poradzi, łatwo rozwiązywalna i zdarzająca się naprawdę stosunkowo rzadko. Więc myślę, że chyba nasze oświadczenie, czyli oświadczenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging służy temu, żeby wyjaśnić, chciałbym powiedzieć, społeczności, jakie mogą być związki pomiędzy szczepieniem a wypełniaczem, jakie środki ostrożności i poinformować naszych kolegów lekarzy o tym, żeby zwrócili na to uwagę. Oczywiście, że tak. Doktorze, teraz troszkę podchwytliwie. Czy doktor korzysta z zabiegów medycyny estetycznej? Korzystam. A będzie się doktor szczepił, czy może już doktor jest po szczepieniu? Już się zaszczepiłem. 4 dni temu bez żadnych objawów ubocznych, chwilowy ból ramienia, gdzie było wykonane szczepienie. Żadnych innych objawów nie mam. Chociaż przyznam się, że ta fama mówiąca, że możesz się źle czuć po zabiegu, dzień, dwa, trzy, ona się udziela. Tak. Jakikolwiek złe samopoczucie od razu się zrzuca na kark tego szczepienia. Myślę, że tych objawów będzie stosunkowo niewiele i raczej chyba możemy być spokojni. Ważne, żebyśmy uniknęli niepotrzebnych alarmów. Ważne, żebyśmy w sposób naukowy podeszli do tego problemu. Ważne, żebyśmy wyjaśniali poważnie, co się może zdarzyć, jakiego rodzaju konsekwencje mogą być, ale są, powtarzam, niezmiernie rzadkie i szczepienie powinno być wykonywane u wszystkich, którzy do tego się kwalifikują.
Czyli jako prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej Anti-Aging rekomenduje Pan szczepienia u osób, u pacjentów wykonujących zabiegi czy korzystających z zabiegów medycyny estetycznej? Absolutnie tak. Sugerowałbym pacjentom, którzy mają jakieś wątpliwości, którzy w przeszłości mieli jakieś no, takie reakcje, może nie do końca standardowe na podanie preparatu, żeby ewentualnie wcześniej skontaktowali się z lekarzem, który to wykonywał. No i już nie muszę mówić, że to jeszcze raz pokazuje, jak ważne jest poddawanie się zabiegom w gabinetach lekarskich u lekarzy. Bo co może zrobić ktoś, kto nie ma wykształcenia medycznego w sytuacji tego typu? Nawet nie ma dokumentacji. Więc uważam, że można uspokoić pacjentów i wzmóc pewien rodzaj szczególnej uwagi u lekarzy praktykujących medycynę estetyczną. Bądźcie bardziej ostrożni, wyjaśniajcie i oddalajcie te zabiegi, które nie są niezbędne, a większość tych zabiegów nie jest niezbędna, na okres przynajmniej miesiąca po ostatniej dawce szczepionki. Doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.